Hej, 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 cześć kochani moi, witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale. Znowu ostrość gubię, dobra. Dzisiaj przychodzę do Was z karteczkami świątecznymi. No to już chyba taka tradycja, że jak się dostaje jakieś kartki okolicznościowe, to pokazuje się je po prostu na swoim kanale. Mam tutaj kartki od moich trzech wspaniałych widzek, za które bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. No i zaczniemy sobie po prostu od początku. Pierwszą mamy taką, przepiękna, zobaczcie. No śliczna jest. Ja uwielbiam kartki, dlatego mówię, no dla mnie najważniejsza jest kartka, a nie czy coś w tej kartce będzie, zdrabka czy coś, bo to nie o to chodzi. Dlatego za wszystkie karteczki bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. I ta cudna karteczka jest od Agi. Także Agusia, ja Ci bardzo serdecznie dziękuję. Mamy też zdrabki, zobaczcie. Zdrowych, pogodnych świąt wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości, radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół, życzy Aga W. Agusiu, dziękuję Ci pięknie. Moja kartka z życzeniami leci. Nie wiem, kiedy wstawię ten odcinek, ale kartka jest wysłana. Także dla Ciebie też wszystkiego najlepszego na te święta. Przede wszystkim dużo, dużo, dużo zdrówka, bo to jest najważniejsze. I nie umiem składać życzeń, jak wszyscy wiecie, ale wszystkim życzę jak najlepiej. Także ładniejsze życzenia w kartce będą, jak spiszę je z internetu. Agusiu, dziękuję Ci, kochana. Bardzo serdecznie Ci dziękuję. Aga nam tutaj wsadziła linię z numerkiem 23. I moc szczęścia z numerkiem 3. No to ciachamy od razu z trapeczki, tak wiecie, cyk, cyk, cyk. Po kolei, a nie, że będziemy odkładać i później wszystko wiecie. Jeżeli to są pustaki, niczym się nie przejmuj. Niczym się nie przejmuj, bo ja widzę po sobie, jak ja wysyłam zdrabki. No wiecie, ja to też wybieram losowo i chcę, żeby one były pełne, a no, wiecie, jak to wychodzi. Nie wiemy, co siedzi w strapkach, także to są takie mędy. 34 też nie mamy. 14, trójeczka, dwójeczka, 31 i 11. Tutaj mamy pustaczka, nie wiem, czy to... O, jest AM, ale bardzo dziękuję za strapeczkę. I tutaj mamy linijki z numerkiem 23. I ten, wiecie co, ja nie za bardzo umiem drapać po dwa symbole, bo ja się bardzo szybko gubię, ale dobrze, że mamy linijki. Muszę Wam opowiedzieć, jak internet złamał moje serduszko. Roztrzaskał je na kawałki, Boże. Do sprzedaży wszedł, jeżeli będziecie patrzeć, że ciągle mam na sobie taką bluzę, to jest taka moja bluza podomka. Ja w niej chodzę, piorę, chodzę, piorę, chodzę, piorę, forever. Ja jak wychodzę gdzieś na dwór, no to się, wiecie, do znajomych, do sklepu, do pracy, no to się przebieram, tak? Ale w domu to jest taka moja bluza, bo w niej mi zawsze będzie cieplutko. To tak tylko uprzedzam, że możecie ją często widzieć, no bo jak jestem w domu, to po prostu praktycznie ciągle w niej jestem. No, do sprzedaży wszedł telefon, wypuścili telefon Xiaomi, jakkolwiek to się wymawia, możecie mnie poprawiać, nie musicie. W wersji właśnie takie wydanie Harry'ego Pottera i oni ten telefon jak kupujesz, o tak powinnam tłumaczyć, no to tam jest, że ten telefon jest w takiej księdze, tam jest, o Jezu, chyba szalik. Jest różdżka, jest list od Dumbledora. No cudo. Więc ja oczywiście już mówię tak, dobra, no to z tej wypłaty odłożę sobie tyle, z tej tyle, no i go kupię po prostu, tak? Mówię, wow, wow, super, super. Jeszcze tak szukałam, gdzie to kupić, sprawdzałam mniej więcej ceny. Aparat będzie miał taki sam jak ten, więc zbyt wiele tam się nie zmieni. I było, że sprzedaż tam się rozpocznie za godzinę 34 minuty. I ja czekałam. Ale niepotrzebnie, bo co się okazało,
że sprzedaż rozpoczęła się wtedy, kiedy miała się rozpocząć w Chinach. To zanim do nas to dojdzie, nie ma opcji. Moja psia się śmiała, żeby brać na raty. I ja ci do pierwszej raty dołożę, bierz na raty. Ja nie chcę. Nie, nie, nie. Wolę wziąć za gotówkę. No i mam nadzieję, że prędzej niż później będzie też w Polsce i będę mogła go kupić. Ja wiem, że jestem walnięta na tym punkcie. Boże, nawet są słuchawki, tylko też ich nie można kupić. Chyba na tym Amazon czy coś takiego można. Ja tam nigdy nic nie zamawiałam i nie zamierzam. Ale może też przyjdą i to są też słuchawki z tej edycji Harry'ego Pottera i mają taką super, taki super pokrowczyk z tym latającym zniczem. Mówię, wow! No, tak złamali mi serduszko. Wpuścili do sprzedaży, tylko nie w Polsce. Albo wypatrzyłam takie jajko, złote jajo i to jest świeca. Ja ogólnie świec nie palę, jakoś nigdy się tym nie interesowałam. No ale mówię, wow, muszę mieć tą świecę. I ta świeca kosztuje prawie 600. I ja mówię, no nie, już mi się nie podoba. Wiecie, ja to bym chciała dla ozdoby, tak? A nie żeby ją palić. Ale jak ja mam dać za ozdóbkę 600, no to w ogóle to kto by palił taką świecę? Nie rozumiem. No, takie właśnie rzeczy siedzą mi w głowie, no nie? O, tutaj mamy popcorn. Teraz wyszły Kinder Joye, edycja też Harry Potter. Oczywiście już 6 kupiłam za jednym zamachem. Otwierałam, mam 4 figurki, żadna się nie powtarza. Teraz muszę polować na Dumbledora. Bo myślę, że to będzie ciężko upolować. Gorzej jak nie podróbki, tylko powtórki się będą trafiać. Bo tam się kazali, jak to powiedzieć, nie umiem mówić, sugerować tymi oznaczeniami, a potem się okazało, że to tak nie działa. W razie czego mam się z kim wymieniać. Mojego przyjaciela, siostra Kasia też zbiera, więc będę się z tym dzieckiem wymieniać. Ja 27 lat, a ona chyba z 9. Śmiesznie, śmiesznie. No ale co, fajnie. Chociaż dzieci mnie rozumieją. Tutaj mamy. Dobra. Dalej rower. Rower, no nie. Dzwoneczek. Coś mi zgadłem, że czasami jest dobrze, a czasami tak jakby mi. No głos mi się zmienia. I to już jest, wiecie. Ja się ubieram, na innych krzyczę, jak się ktoś nie ubiera, a mnie dopada. Nie rozumiem. Dobra. Kolejny symbol to korona. Korony nie ma. Słoneczko. O, tu gwiazdkę ominęłam. Mamy słonko. Ok, dwa symbole do końca. Tutaj szukamy tęczy. Była jedna i ostatni symbol to jest parasol. Dobrze, parasolki nie mamy. NL kontrolne. Bardzo Ci, Aguś, serdecznie dziękuję za strapeczki, za przepiękną karteczkę. Jest mi naprawdę, naprawdę miło. A karteczka jest cudna. Zobaczcie, no przecież piękna jest ta kartka. O, tak pokażę, że odstają te kwiatki. Coś tam walnęło. Dobrze. Kolejna karteczka od widzki Reginki. Reginkę każdy na pewno kojarzy. Reginko, bardzo Ci dziękuję. Ale śliczna jest ta kartka. Zobaczcie, jaki zajec. O, i tutaj mamy naklejeczki. Cudo, cudo. Przepiękna. Świąt rozśmianych jajek malowanych w poniedziałek. Dużo wody, zdrowia, szczęścia oraz zgody. Z okazji Wielkiej Nocy życzy Regina. O, fajne i krótkie życzenia. Bardzo fajne. Bardzo Ci, kochana Reginko, dziękuję. I Tobie też życzę radosnych świąt.
Ale to, no mówię, nie umiem składać życzeń. Kurczę, naprawdę, ja się staram. Radosnych świąt, dużo, dużo zdrówka na święta. Tym bardziej, jak ma być taka pogoda jak teraz, że raz jest tak, raz jest tak, to z tą wodą trzeba uważać oczywiście. Ale mam nadzieję, że święta u Ciebie będą jak najbardziej w zgodzie i że wszystko będzie pięknie. Także bardzo Ci dziękuję. I tutaj Reginka wysłała, zobaczcie, perełka, perełka. Niebieskie linijki. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Ogromne serducha dla wszystkich dziewczyn oczywiście. Ale sztos, fajnie. Mówię, ja jestem głupia na punkcie czegoś, czego nie mam. Potem pewnie u nas będą, to już się tak wiecie, przeje, znudzi, chociaż no nie wiem. Ale fajnie. Bardzo Ci, Reginko, dziękuję za te niebieskie linijki. Sprawiłaś mi ogromną frajdę. No, fajnie. Chyba już z popcornem skończyliśmy. Dalej szukamy wiatraczka. Tutaj. O, mój brat chyba gdzieś jedzie, bo mu powiedziałam, że idę do twojego pokoju nagrywać. On mówi, to idź. No i przyszłam. Szukamy. Ale fajne te linijki. Baloników. Jak coś wiecie, jak coś nie przyuważę i wy czegoś nie widzicie, to bardzo was przepraszam. Ja co jakiś czas staram się patrzeć, czy wy wszystko dobrze widzicie. A próbowałam nie raz i nie dwa drapać i patrzeć się jakby w telefon. Ale to wtedy ja jestem ogólnie ślepym człowiekiem i źle mi się widzi. O, tu jeszcze jest rower. Dlatego musicie mi wybaczyć jakieś tam, wiecie, odchyły. Dobra, księżyca już chyba nie widać. Okej. Teraz mamy dzwoneczek. Co odkryłam ostatnio na YouTubie? Oglądałam film i było słabo widać, że jak macie tak ekran, no nie, i na powiększeniu oglądacie, to jak zrobicie tak, to wam się automatycznie przybliża. Także polecam. Fajne to jest. Dobra, dzwoneczek tu, tu, tu i tutaj. Więcej nie widzę. Bom ślepa może, ale nie widzę. Kolejny mamy łódź. Właśnie tak patrzyłam, że tutaj jakoś tak pusto i tutaj nic nie jest zdrapane i że pewnie coś przeoczyłam. No ale chyba nie. Tutaj mamy łódź. I tutaj, dobrze. Słonko teraz. Ja teraz siedzę w domu, bo mam wolnego troszeczkę. To te listy wszystkie odbieram. I rodzice tak się nie patrzą, co znowu przyszło, no nie? Nie pytają. Bo ja polecę, widzę listonoszka, teraz jest listonoszka na chyba jakimś zastępstwie. Listonoszka jedzie, no to ja już do drzwi i odbieram wszystko, no nie? Był pan listonosz, jak był, oj, coś tam, to on wieszał nam na klamce. Koty się potrafiły tym zainteresować, a ta pani listonosz, to ona do wszystkich puka. Ale ostatnio jej mówiłam, że śmiało może otworzyć te pierwsze drzwi, zostawić na półce, na szafce na buty i że tamten listonosz tak robił i jak były drzwi otwarte, no bo my jesteśmy świadomi tego, że oni muszą to rozwozić i tak dalej, ale jeszcze nie zostawiła. Może się nauczy. Wiecie, no co, dlaczego mam zabraniać człowiekowi zostawić listu w środku? Co, ukradnie buty? No bez przesady. Nie można wszystkich ludzi traktować jak złodziei. Ale zobaczymy. Cytrynka. Cytrynkę mamy tu. Tutaj. Właśnie a propos Reginki na społeczności wstawiłam, pewnie większość z was widziała, jaką super zdrapkę Regince się udało wydrapać. Wydrapać. Zdobyć.
Mega fajnie, że takie wygrane Wam się pokazują. I powiem Wam, że czasami dostaję na maila zdjęcie, czy mogłabym wstawić, ale nie wiem od czego to zależy, że jak pobieram z maila, to nie mogę tego wstawić, bo pokazuje, że jest format nie taki i próbowałam i screena robić i no nie. A właśnie z Messengera bez problemu. Zapisałam zdjęcie i mogłam wstawić. To tak samo jak ja zrobię zdjęcie i też okulary, a nie klapki. I też mogę je wstawiać. Nie wiem, od czego to zależy. Nawet nie będę główkować za długo nad tym. Także dlatego wolę to powiedzieć na głos, że jak ktoś z widzów, tak jak pisaliście i ja mówiłam, że przykro mi, no nie mogę, no to nie było, wiecie, jakby takie. Jak to się mówi, że z wredności.